A kto to pojawił się na rynku graweli? Chodź zobaczyć nowe Oxfeldy. Sezon już się rozpoczął, a ty przejrzałeś setki ofert, testów, porównań. Dalej nie wybrałeś gravela dla siebie? Mam dla ciebie dwie kolejne propozycje. Marka Oxfeld to sprawdzone modele, takie jak XC6 w segmencie tańszych MTB, czy EX7, którego widzicie tutaj, w segmencie topowych modeli miejskich ze wspomaganiem elektrycznym. Ostatnio kolekcja marki wzbogaciła się o dwa gravele, GR1 i GR2. Obejrzyjmy je. Oxfeld GR2. Tańszy z dwóch modeli, które dzisiaj będziemy oglądać, zbudowany jest na aluminiowej ramie z aluminiowym widelcem. Jest to bardzo uniwersalny model gravelowy, bo już na widelcu znajdziemy pierwsze mocowania do dodatkowych koszyków na bidon, bagażników czy chociażby błotników. Rama ma wszystkie możliwe prowadzenia do przedniej, tylnej przerzutki, do tylnego hamulca i zostaje nam jeszcze jeden otwór, bo możemy tu założyć nawet dropper. Także mimo, że model dość prosty i relatywnie tani, to taki można powiedzieć wszystko mający. Dalej z mocowaniami mamy klasycznie, jak to w gravelu, na górze rury poziomej, dwa mocowania na koszyki na bidon, na rurze podsiodłowej i na skośnej. Tutaj są to mocowania dwuśrubowe i jeszcze jedno mocowanie od dołu rury skośnej. Także w zasadzie można tutaj założyć, co tylko sobie wymarzycie. Również z tyłu mamy mocowanie klasyczne do bagażnika i do błotników, więc rower jako baza, czy do roweru wyprawowego, czy do roweru na co dzień, gdzie będzie właśnie potrzebny jakiś bagażnik, żeby coś przewieźć do pracy, czy na uczelnię, czy żeby założyć błotniki, jest jak najbardziej idealnym wyborem. Jeszcze kończąc temat ramy, suport na gwincie angielskim, na kwadrat, no jest to budżetowy model, także tutaj nie można mieć wszystkiego. Korba Holotech 2 i takie inne rozwiązania pojawią się trochę w wyższej kategorii cenowej. Korba to ProWheel, też oczywiście na kwadrat, żeby pasowała do suportu. Dwa blaty, z tyłu 9 przełożeń zbudowanych w oparciu o grupę Sora. Takie same znajdziemy manetki, przerzutki, kasetę i łańcuch. Do tego mechaniczne hamulce tarczowe z tarczami 160 mm. Piasty na łożyskach maszynowych, aluminiowe oczkowane obręcze, dość szerokie i od razu z oponami 700x45C. Tak jak patrzę, to z tyłu w ramę więcej się nie zmieści, ale warto pamiętać, że 45C to blisko 2 cali, więc jest to opona, która początkowo była montowana w rowerach MTB XC w rozmiarze 29x1,95 na przykład. Reszta oprzyrządowania, takie jak sztyca, siodełko, mostek czy kierownica, jest oczywiście aluminiowa, ale bardzo przyzwoicie wykonana. Na przykład sztyca jest na dwie śruby z płynną regulacją kąta siodełka. Tak samo mostek i kierownica aluminiowe w standardzie 31,8. Kierownica z lekką flarą, to znaczy, że dół tej kierownicy tak po gravelowemu odchodzi do boku. Całość dopełnia owijka o bardzo przyzwoitej przyczepności, także rower jest kompletny, równo złożony i naprawdę może się podobać. Szczególnie, że od ceny katalogowej, która wynosiła 4999, mamy w tej chwili solidną zniżkę na 3799. Oxfeld GR1, druga maszyna, o której będziemy dzisiaj rozmawiali, zbudowany na tej samej ramie co GR2. Nie będę tutaj powtarzał wszystkiego, co tam powiedziałem, dodam tylko, że zarówno GR2, jak i ta tutaj GR1 jest na sztywnych osiach. Także jest to tyle fajne rozwiązanie, że łatwiej przyszłościowo chociażby wymienić koła na wyższe modele. W tym modelu, w GR1, obręcze są to aluminiowe model Ride, oczkowane, także dość mocne koła. Na to mamy założone szwalbę G1 Allroundy, też w rozmiarze 700x45C. Zresztą z tyłu tutaj na ramie znajdziecie informację, że 45C jest maksymalny rozmiar opony, który do tej ramy da się założyć. I patrząc na prześwit tu w tylnych widełkach, jestem skłonny uwierzyć, że już nic szerszego tutaj nie włożymy. Rama, tak jak w poprzednim modelu, z suportem na gwint angielski, ale już w ten suport włożony jest mechanizm korbowy SRAM Rival na
jednym blacie. 42 ząbki, zębatka narrow wide, czyli ząbek węższy, ząbek szerszy, tak żeby ten łańcuch się tutaj porządnie trzymał i nie zeskakiwał. Tak jak w poprzednim modelu, rama ma 4 wejścia na linki, także na razie wykorzystane są tylko 2 do tylnego hamulca i do tylnej przerzutki. Potencjalnie można założyć przednią przerzutkę i można założyć dropper. Tutaj w standardzie dropera nie ma, mamy klasyczną sztycę, identyczną jak w poprzednim modelu, również mostek i kierownica są aluminiowe. Za to siodełko jest już inne, tutaj mamy Sele Italia Boost, taki troszeczkę ambitniejszy model. Hamulce są z grupy SRAM Rival, to jakby nie jest super ważne, ale są hydrauliczne, a to już robi robotę. Tarcze 160 mm przód i tył, napęd 1x11. Kaseta ma rozpiętość przełożeń 11,42, także na najlżejszym przełożeniu mamy 1:1. To już jest bardzo miękkie przełożenie, pozwalające podjechać naprawdę strome podjazdy. Myślę, że z 15% można by zaatakować. Tutaj mamy rower w rozmiarze S, 51 cm i co ciekawe, rama na podsiodłówce ma mocowanie do koszyka na bidon lekko wysunięte, tak żeby sztyca mogła zjechać tutaj niziutko, gdzie normalnie ograniczałyby to inserty pod koszyk na bidon. Tylna przerzutka, która obsługuje tą 11-biegową kasetę, to oczywiście też SRAM Rival i co istotne, ma takie sprzęgiełko tutaj serwisowe, pozwalające zablokować przerzutkę w pozycji do przodu. Ułatwia to jakieś czynności serwisowe czy wyjęcie koła. Całości obrazu tego modelu dopełnia widelec na aluminiowej rurze sterowej, ale na karbonowych goleniach dolnych. Mimo to wyposażony jest w boczne mocowania na koszyki lub bagażnik do transportowania jakichś rzeczy. Sekcja komentarzy pod gravelami jest wasza, a więcej o Oxfeldach, o modelu XC6 znajdziecie tutaj.